Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Dyni Trozyniak i witam Was w ostatnim filmie na tym kanale. O co chodzi? Spało się przez ostatni tydzień. Dobra, już tłumaczę. Ostatni film na tym kanale. No jak przespałeś ostatni tydzień, to nawet powiem dlaczego. Nie będę tu jakoś mocno się rozwodził, no bo temat moim zdaniem został już wystarczająco wyczerpany. Sytuacja jest następująca, że zostałem zawieszony na czas nieokreślony, czyli najprawdopodobniej na zawsze, z aktywnego uczestnictwa we wszystkich grach, które wydaje Riot Games. No, a z racji tego, że znajdujemy się na kanale mojej już byłej organizacji e-sportowej, no to postanowiłem się jeszcze z Wami pożegnać i z racji tego, że już nie ma co roztrząsywać, co się tam wydarzyło, to może porozmawiajmy o tym, co się wydarzy. Więc tak, no ja zostałem zawieszony, ja niestety nie mogę być właścicielem, nie mogę być sponsorem, żadna tutaj firma, która do mnie należy albo w której mam udział, nie może nic robić. No ale zostały jakieś zobowiązania, powiedzmy moralne, bo w momencie, kiedy ja zostałem zawieszony i zostałem zmuszony do tego, żeby do 14 maja tą organizację sprzedać, slot w Ultralidze komuś oddać, no ogólnie zrobić tak, że gdzieś byłem i już mnie nie ma nie być, no to zaczął się taka burza mózgów się zaczęła, co by tutaj zrobić, tak? Bo tak jak mówię, ten ruch nie jest jakimś dużym uderzeniem we mnie. Ja to zresztą tłumaczyłem wiele razy. A to jest największą krzywdą moim zdaniem wyrządza się ludziom, którzy z tego żyją. Jak dobrze wiecie, a jeśli nie wiecie, to się teraz w tym momencie dowiadujecie. Ja na tej organizacji nie tyle nie zarabiałem, co po prostu inwestowałem swoje pieniądze. Znaczy inwestowałem. Tak szczerze, nigdy nie miałem jakiegoś takiego dużego parcia, żeby ta inwestycja po tych 4 latach zaczęła się spłacać. Po prostu traktowałem to jako swoje hobby. Było to na pewno ciekawe przeżycie. Było to, ta organizacja to też było miejsce, przez którą przewinęło się masę i to masę fantastycznych ludzi, z którymi miałem okazję współpracować, czy to graczy, czy trenerów, czy team managerów. Naprawdę, no najprawdopodobniej nie wymieniłbym ich wszystkich z pamięci, kogoś bym pominął, bo były osoby, z którymi współpracowaliśmy przez wiele lat, były osoby, z którymi współpracowaliśmy dosłownie chwilę. A uważam, że każda osoba, która cokolwiek wniosła, jest warta tutaj zapamiętania, więc jak możecie sobie tutaj sobie odpaliłem Ligopedię, w której najprawdopodobniej będą wszyscy zawodnicy, którzy się przewinęli przez naszą drużynę, trenerzy, tu też jest na przykład, pomimo że jest wpisane jako coach, Kuba coachem nie był. Tak jak mówię, jest to na pewno bardzo ciężkie posunięcie, przede wszystkim dla osób, które wiązały przyszłość z naszą organizacją na najbliższe pół roku. Jak wiecie, a jeśli nie wiecie, to Wam powiem. Rok w LoLu dzieli się na dwie części. Jedna trwa od stycznia do mniej więcej maja i kolejna trwa od czerwca do mniej więcej września. Potem jest off-season w oczekiwaniu tak na styczeń, na nowy sezon. I z racji tego, że taka nie inna sytuacja się wydarzyła w połowie sezonu, no to na pewno wielu ludziom, którzy byli z nami podpisani na najbliższe pół roku, no byłoby ciężko, żeby jakąś drużynę sobie znaleźć. Nie mówię, że niewykonalne, aczkolwiek oni cały czas byli zapewniani, że projekt jest przynajmniej roczny. No i niestety taka brzydka sytuacja się tutaj wydarzyła, że były jakieś przesłanki, że może coś takiego się wydarzyć, aczkolwiek wydaje mi się, że nawet w momencie, kiedy poszły już pisma, w których Riot ogłaszał, że
Riot ogłaszał, że jest tu investigation. Jest tu investigation odnośnie mojej osoby. To chyba nikt się nie spodziewał, że to będzie aż tak solidna kara, aż tak pokazowa. No. Chyba nikt. No ale nic. No, mleko się rozlało, to nie ma co tutaj już dyskutować na ten temat. Na tym, co się wydarzyło, to może porozmawiajmy na temat, co się dalej wydarzy. Było dużo rozmów. Było dużo rozmów, tyle wam powiem. Rozmawiałem z wieloma osobami. Niektórzy w bardzo brzydki sposób próbowali tutaj przyjść i hała, może za pół darmo coś nie. Za pół darmo nie dostaniecie mojego sportowego dziecka. Dlatego postanowiłem przekazać je w ręce osoby. W ręce osoby, którą darzę sympatią, ale przede wszystkim szacunkiem zawodowym. A mianowicie jest to osoba, z którą współpracuję już prawie rok i mogę o niej powiedzieć tylko same dobre rzeczy. No dobra, powiedz nam kto. Nowym właścicielem i prezesem. Wiadomo, że najpierw jeszcze trzeba poczekać. Ja wam to już mówię, bo taka została decyzja podjęta. No i jak nic innego się nie wydarzy, to tak będzie. Co się może wydarzyć? Riot może się nie zgodzić, Ultraliga może tej decyzji nie przyjąć, no i wtedy dlatego jest dużo wcześniej już o tym mówione, żeby zawsze był jakiś tam czas na reakcję. No. Nowym właścicielem, prezesem i taką osobą, która już będzie od wszystkiego i poczuje na własnej skórze, jak to jest rządzić i dzielić, decydować, podejmować ciężkie decyzje, zostaje Olimpia Cichosz Vel Comedia. Wydaje mi się, że jest osobą odpowiednią, żeby poprowadzić ten projekt do końca. Tak jak mówię, ten projekt został podjęty w październiku, gdzie była bardzo duża burza mózgów i wszyscy się umówiliśmy, że jesteśmy ze sobą rok. No, jak możecie zobaczyć w tym arkuszu, niektórych osób już nie ma. Aczkolwiek no to, że się po prostu jakiś puzel z układanki wykruszył i nieważne, czy to jest Leśnik, z którym już nie współpracujemy, czy pan Strzelec, który niestety nie możemy z nim współpracować, bo różne rzeczy się wydarzyły. Czy nawet ja. To cała ta układanka nadal musi iść w kierunku zwycięstwa. Więc ja w 100% nie jestem wam w tym momencie w stanie powiedzieć, czy w takim składzie, w sumie okrojonym, bo już dwóch osób nie ma, czy w takim składzie ta drużyna wystąpi w następnym sezonie, bo ja już za to nie jestem odpowiedzialny. Więc wszystkie teraz pytania proszę kierować do nowej pani prezes. I tyle. Jak mniemam, część z tych osób, a może nawet wszyscy zostaną, mi się ciężko na ten temat właśnie wypowiadać, no bo ja już nie jestem niestety częścią. Jest to smutne, jest to przykre. Jak teraz sobie tutaj patrzę, ile my wspaniałych zawodników mieliśmy na przestrzeni tych wszystkich lat, zaczynając od pierwszej drużyny, po zawodników, którzy naprawdę robią teraz imponującą karierę, po nawet bym rzekł, że niespełnione talenty, albo o osoby, które sobie odpuściły grę competitive. No i też mamy tutaj ludzi, którzy w sumie jeden z pierwszych kroków stawiali u nas, a teraz naprawdę właśnie bardzo wysoko grałem. Mega, mega jestem z nich wszystkich dumny. Na niektórych jestem zły, bo wszyscy na pewno mieli stąd potencjał. Naprawdę, wszyscy na pewno mieli stąd potencjał. Część z nich już nie gra. Część z nich zajęła się innymi rzeczami, ale naprawdę jednej rzeczy zawsze byłem pewien i tylko poprosiłem właśnie Olimpię, żeby tak zostało, żeby zawsze i to zawsze
kierowała się tym dobrem drużyny przede wszystkim, ale też, żeby jak być jak najlepszym, przykładem dla tych często młodych ludzi. Więc no ja chciałbym wszystkim tutaj podziękować. Nie będę z ników, z ksywek. W sumie nick i ksywka to samo. Więc nie będę tutaj z ników czy z imiona i nazwiska opowiadał jakichś historii czy coś, bo ja nie umieram, ja nie mam raka, miejmy nadzieję. Oni też, miejmy nadzieję, będą żyli długo i szczęśliwie. Więc jeśli chodzi o organizację, jest to zamknięty rozdział. No w chwili obecnej nie widzę szans na to, żeby się to zmieniło. No, Riot najprawdopodobniej też nie widzi szans. No co mogę powiedzieć? Ktoś powie, że szkoda, ktoś powie, że dobrze mi tak, ktoś powie, że nie wiem. Wiecie, różni ludzie różnie powiedzą, a ja wam powiem, że życie toczy się dalej. Nieważne ile razy upadniesz, ważne jest, żeby wstać i żeby iść dalej. No, tak więc ja bym chciał wam wszystkim podziękować. Jeszcze tutaj nadmienię, że kanały w social mediach zostają w mojej własności. Być może jeśli Olimpia będzie chciała, to jej przekażę Twittera, bo YouTube to w sumie był też taki mój projekt, gdzie vlogi się ukazywały, kręcone przez drużynę. No chyba że nie wiem, może jakiś bootcamp sobie zorganizują i też będą chcieli użyć tych mediów społecznościowych, no bo koniec końców tutaj są zrzeszeni fani dookoła organizacji, nie moi. Więc w sumie źle powiedziałem, bo media społecznościowe, jeśli będzie chciała, to je przejmie. Wizję tutaj na drużynę, to już ona wam powinna przedstawić, jak to będzie wyglądać, nie wiem, jak to będzie wszystko, nie? Cały jaki ma biznes plan. Ja tam troszkę wiem, ale dajmy się też wykazać nowej szefowej. Więc no, miejmy nadzieję, że coś jeszcze miłego nas tutaj, wiecie, na tych szczątkach, na tych oparach, które zostały, coś jeszcze się tutaj zbuduje i następne sezony Ultraligi, jakiegoś European Masters będą w zasięgu tej drużyny. Ja na pewno zostaję supporterem, no już nie takim aktywnym, już nie będzie mnie to, nie będzie mnie z tą drużyną nic łączyć, poza sympatią. Więc no, ja na pewno im będę kibicował. Bardzo bym chciał, żeby się tutaj nowa szefowa odnalazła w swojej roli. No i co? Chciałem wam wszystkim podziękować za te ponad 4 lata z przerwami, które poświęcaliśmy na Twitchu, na YouTubie, na eventach. Naprawdę masę dużo przeżyć. Były bite piątki, były łzy szczęścia, były łzy rozpaczy. I tyle, no. Więc dzięki wszystkim jeszcze raz. I też poniekąd jest to no mój oficjalny i definitywny koniec kariery aktywny w e-sporcie. Nie wyobrażam sobie prowadzenia jakiejkolwiek innej sekcji czy organizacji w inną grę. Tu niestety kariera się zakończyła. Więc dzięki wszystkim i tyle, no.